Maćcie nam oczy i mamo, na małym dzieciu uciekawym, jak było i gra się bronił przed owcem, który pozbawił nas wolności i sławy. Przypominajcie nam, komu zawdzięczamy wolność i Polkę mowy w przedszkolu i szkole, i to, że tylko z książek poznajemy dziś niewolę. Tłumaczcie nam, tak jak umiecie, skąd szczerwień i wiel sztandaru. Dlaczego musimy być dumni, że Polski wydał nas naród? Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy i w hołdzie wolności hymn polski śpiewamy. Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca się odwzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Państwa się zebrały, kraj nas podzieliły, a i zaledwie Polsce rządy narzuciły. Austria, Prusy i Rosjanie Polskę z mapy wymazały, urzędy i szkoły ludźmi swymi obsadzały. Przybyli kułani pod okienko, przybyli kułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. Ponad 100 lat trwania upokorzeń, męki, pod obcym zaborem całej tej udręki. Mówią nam zabrano polskie obyczaje, ale Polak patriota tak łatwo się nie poddaje. Zrodził się do walki, pieśni wciąż śpiewano, o wolność kraju skrycie rozprawiano. Trzy państwa się skłóciły i walkę ze zwiętą ze sobą stoczyły.
mogiła, w niej żołnierz nieznany. Może to czyś ojciec, może brat kochany. Grób zarosła trawa i łopian zielony, tylko go pilnuje krzyżyk pochylony. Na małej deszczulce napis zmyły deszcze. Zginął za ojczyznę, słowa widać jeszcze. Za naszą wolność, za polską mowę oddał swoje życie. Zawsze przed żołnierską mogiłą pochylimy głowę i zaśpiewamy czasem o nich, bo czyn i został w słowach pieśni. Za rzekę Wisłę, za polskie morze i za topole, sosnę i brzozę. Na polską mowę, pieśni, piosenki, za naszą ziemię piękną i żyzną, ziemię moich ojców, moją ojczyznę. Thank you.
pole górujące ponad polem to jest? Polska! Gdy słyszycie naszą mowę, hymn i pieśń narodowe to jest? Polska! Gdy zobaczycie płowę wrzosy rozbłyskane w kroplach rosy to jest? Polska! Gdy zobaczycie mogiłę w lesie, a na nią krzyż z brzozy wycięty to jest? Polska! Thank you.
chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować dzieciom. Zasłużyły dzieci na jeszcze raz gromkie brawa. Nasza dzisiejsza uroczystość pomalutku dobiega końca. Myślę, że tego typu uroczystości to jest takie zasiewanie ziarenka patriotyzmu w tych najmłodszych naszych pociechach, które będzie rosło razem z nimi. I tak jak my, każdy z nas, każdy w sobie czuje to wielkie umiłowanie do miejsca, w którym żyjemy, do naszej ojczyzny. Myślę, że tak samo to ziarenko będzie rosło i kiełkowało w naszych dzieciach. I to jest właśnie też nasza rola pedagogów, nauczycieli, abyśmy dbali o to. I to jest jedno właśnie z takich naszych działań i zadań. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować też paniom, które przygotowały te dzieci do występu. Pani Lucynce Szender, wychowawczyni grupy, pani Agnieszce Gruca. Pani Agnieszce. Wiem z własnego doświadczenia, że pieśni patriotyczne jakby zapadają nam głęboko w serce i w zasadzie nie zapominamy ich przez całe życie. Myślę, że tak samo będzie z naszymi dziećmi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Zapraszam, proszę. Z wielkim wzruszeniem razem z dziećmi śpiewałem te pieśni patriotyczne, bo ta dzisiejsza akademia pozwoliła mi wrócić do mojego dzieciństwa. Ja pochodzę z Wielkopolski, z rodziny o takich bardzo mocnych tradycjach patriotycznych. Dwaj moi pradziadkowie walczyli, byli w Legionach Piłsudskiego. Jeden z moich pradziadków, pradziadek Władek, walczył w Powstaniu Wielkopolskim. I u nas właściwie od zawsze, jak tylko pamiętam, w domu z babcią, później z mamą, śpiewaliśmy właśnie pieśni patriotyczne w domu. Dlatego z wielkim wzruszeniem, jakimś takim osobistym powrotem do dzieciństwa, dzisiaj tutaj uczestniczyłem w tym wydarzeniu. I tak sobie myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby właśnie te postawy patriotyczne zaszczepiać dzisiaj w młodym pokoleniu, żeby to nie było pokolenie stracone, żeby to pokolenie pamiętało o swojej historii, o historii tego narodu. Bo tak jak powiedział ojciec święty Jan Paweł II, że naród, który zapomina o swojej historii, właściwie sam się skazuje na stracenie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tutaj paniom, dzieciom za przygotowanie tej akademii, ale przede wszystkim za przekazywanie tych wartości, tych tradycji, które tutaj w tej przedszkolu od zawsze są.